Kiedy zamieszkałam w Nowej Hucie, a był to rok 99, miałam to szczęście, że poznałam wspaniałe grono artystów nowochódzkich. I pomyśleliśmy sobie, że skoro ta pamięć jest tak silna o Galerii Pod Chmurką, że skoro mamy mieszkańców, którzy uczestniczyli jako dzieci, że nie musimy tylko i wyłącznie z Wikipedii dowiadywać się o Marianie Kruczku, bo są osoby, które go pamiętają, albo tak jak mój mąż Jerzy, po zakończonej ekspozycji pomagali artyście, pakując te robaczki do windy i zawożąc na 8 piętro. W tle mamy właśnie słynny helikopter i na ostatnim piętrze Marian Kruczek wymyślał ten swój baśniowy świat. W 2018 roku zdarzyła nam się kolejna fajna sprawa, czyli program Spotkajmy się na podwórku, realizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej, i nasze podwórko, Centrum D, znalazło się wśród wytypowanych 8. Na czym polegało zadanie? Na tym, żeby wspólnie z mieszkańcami, projektantami wymyśleć coś, co będzie integrowało społeczność lokalną, czyli taką fajną przestrzeń do tego, żeby sobie tutaj przyjść, posiedzieć, pobyć, być może też powspominać, jak dawniej się żyło, i też zintegrować się z nowymi mieszkańcami naszego osiedla. I wtedy w tych pracach projektowych pojawił się taki u mnie pomysł, żeby zachęcić realizatorów zadania do stworzenia instalacji artystycznej, która nawiązywałaby swoją formą do twórczości Mariana Kruczka, który mieszkał na naszym osiedlu w latach 59-83. I kiedy przyszłam na spotkanie to konsultacyjne, prowadzone wtedy przez Pronobis Studio, Grzegorza Pronobisa, dokładnie w tym miejscu, staliśmy w grupie sąsiadów, sąsiadek, rozmawialiśmy, i ja wyciągnęłam katalog z pracami artysty. No i znowu odżyły wspomnienia, i pojawił się taki zachwyt nad tym pomysłem. No a dyrektor Piotr Kemp powiedział, że no, skoro będzie taka instalacja, drodzy Państwo, to musicie się z tym liczyć, że też będą Was odwiedzać krakowianie i ci, którzy chcą poznać historię Nowej Huty, i czy Wy się na to godzicie. I stwierdziliśmy, że to nawet dobrze być na takim szlaku turystycznym. Dzień dobry, Nowochódzka Kronika Filmowa. Chcielibyśmy zapytać, co Pani sądzi o tutaj świeżo zrewitalizowanym podwórku na osiedlu Centrum D? Jest lepiej niż było. Jest odmieniony, że tak powiem, przestrzeń tutaj na osiedlu, no i ma to same pozytywy. Bardzo mi się podoba, bardzo ładnie. Bardzo. No, najbardziej to by sądzili uczestnicy, znaczy bywalcy tego 24 godziny. Ja mieszkam w tym bloku, i to zrobili tak. Pięknie. Zrobione jest pięknie, ale teraz służy jako wiwiek dla psów i miejsce spotkań 24 godziny. Bardzo mi się podoba. Majestatycznie to teraz wygląda. Bardzo ładne promienie prowadzące do środka. No i zrobiło się tu bardzo przytulnie teraz. Lampy są piękne też wieczorem. No i bardzo miło można posiedzieć teraz sobie przed blokiem, a nie gdzieś tam chodzić zawsze na łąki. Ładnie przede wszystkim. Oby tak dalej. Znajdujemy się w Młodzieżowym Domu Kultury Fort 49 Krzesławice, a tak dokładnie przed oddaną częścią 4 grudnia 2020 roku, sronem głównym, poterną i częścią fosy. Zapraszamy młodzież, zapraszamy dzieci, zapraszamy dorosłych na nasze działania. Myślę, że to się skończy niedługo, ta pandemia. Będziemy organizować koncerty, będziemy organizować wernisaże, wystawy. Serdecznie Państwa zapraszamy do tej pięknej, nowej części oddanej w Barbórkę 4 grudnia.
Krzesławicach wybudowano w latach 70. XIX wieku jako szaniec ziemny, ale już 10 lat później go zmodernizowano i w ten sposób powstał jeden z większych fortów w okolicach Krakowa. Brał on udział w walkach 1914 roku, ale te walki nie spowodowały jakichś uszkodzeń fortu. Potem po wojnie była tam stacja nasłuchowa, w której przechwytywano niemieckie szyfry ze słynnej Enigmy, a w czasie II wojny światowej, ponieważ ten fort leżał dość daleko za miastem, miał głębokie fosy, przywożono tutaj więźniów z więzienia Montelupich i z więzienia Świętego Michała, czyli Muzeum Archeologicznego obecnego, i rozstrzeliwano. Rozstrzelano ich tu około 440. Po wojnie odbyła się ekshumacja i te zwłoki złożono na przedpolu fortu, gdzie znajduje się pamiątkowy pomnik.